Witamy Państwa w pierwszym dniu świąt, dlatego nie dziwcie się, że tą dekoracją jest takie drzewko świąteczne, czyli jodła. Nasz spacer dzisiaj, pierwszą jego część właśnie zrobimy pod tą choinką swoistą, bo z naszym gościem będziemy rozmawiać o świętach. Zawsze te nasze sportowe spacery mamy okazję je realizować z naszymi fantastycznymi sportowcami, mistrzami świata, medalistami olimpijskimi, czy też wspaniałymi sportowcami Opola. I taki też jest dzisiaj, bowiem naszym gościem jest wybitny strzelec, trzykrotny mistrz świata, mistrz Europy, uczestnik 4 Igrzysk Olimpijskich, pan Eugeniusz Pędzierz. Dzień dobry, panie Eugeniuszu. Witam serdecznie. Przepraszam, że wyrwałem pana tak z domowych pieleszy w święta, ale to chyba czasem dla sportowca dobrze, jak to się mówi, co? To było tak, że w święta też trochę było treningu zawsze? Oj, święta, w ogóle okres świąteczny, to się tak patrząc do tyłu, kojarzy mi się również z wyjazdami sportowymi, bo ten okres świąteczny był wykorzystywany. Przerwy w szkole wykorzystywany był do treningów, do obozów, do tego. Święta to taki przerywnik, tylko w przerywnik. Tym No to teraz powiem Państwu tak. Zielonogórzanin z urodzenia, nie jest wcale zodiakalnym strzelcem i porzucił ziemię lubuską na rzecz Śląska Opolskiego. Panie Eugeniusz, jaka była ta droga rodzinna tutaj do Opola? Jesteśmy zresztą w miejscu, też celowo je wybrałem, ponieważ to jest miejsce, które dla pana jest niezwykle ważne, bo parę metrów stąd jest legendarna strzelnica, na której pan spędził lata. Pozostałość po strzelnicy. Tak, a początki moje, jeżeli chodzi o obecność w Opolu, biorą się też z okresu świątecznego. O. Tak, bo będąc na zgrupowaniu w Iwoniczu Zdroju, to było takie zgrupowanie sportowe strzelców, poznałem tam moją przyszłą małżonkę, też bawiła się w strzelectwo i to był okres między świętami, znaczy między świętami a Nowym Rokiem, także stąd się wzięło znajomość z Opolanką i w 69 roku żeniłem się tu w Opole. I już jest pan już Opolaninem. Panie Eugeniuszu, jutro porozmawiamy w drugiej części naszego spaceru o tym czasie sportowym. Niezwykłym. Dzisiaj się w ogóle niektórym może w głowie nie mieścić, jakie wy jako sportowcy przeżywaliście wtedy momenty. Ja pamiętam, jak świętej pamięci Jerzy Szczakiel mi opowiadał, jak to towarzysze zabierali puchary i pewne rzeczy. To pan pewnie takich historii też ma wiele. Natomiast porozmawiajmy o świętach, bowiem pana rodzina też nie jest bezpośrednio stąd, więc w związku z tym pewnie te świąteczne tradycje zostały przemieszane. No jak to było w tym świątecznym domu za dziecka? No, to wracamy do lat 50., bo to tak te czasy dziecinne związane ze świętami kojarzą mi się przede wszystkim z olbrzymim śniegiem, z zimą, prawdziwą zimą. To dzisiaj to jest po prostu niewiele. Tak, niewiele. No, oczywiście z choinką, którą zawsze było trudno wnieść do mieszkania, bo ona musiała być do samego sufitu, wyższa od pieca kaflowego oczywiście i ten był kłopot z wniesieniem jej. No i oczywiście ubieranie, znaczy łańcuchy, ręce poklejone. Kleił pan sam, tak? Oczywiście, mam 3 siostry jeszcze, one też w tym uczestniczyły oczywiście, ale to z tym się kojarzy oczywiście. No i najważniejsza osoba przy świętach, przy przygotowywaniu świąt, to była ta, jak pamiętam, która miała zapałki. O! Tak, to jest ta osoba, wtedy jeszcze która, świeczki były, prawda? Dokładnie o to chodzi, tak, że to jest ta osoba, która po prostu zapalała świeczki. Ja byłem taki strażnik zapałek, był najważniejszą osobą wtedy w rodzinie. Każdego roku kto inny oczywiście, bo musiałem walczyć z siostrami o pierwszeństwo, ale to mi się kojarzy przede wszystkim. No, oczywiście. No i ten świąteczny stół. Świąteczny stół to, prawdę mówiąc, to jest tak dawno, że specjalnie nie pamiętam. Wiem, że zawsze były ryby, bo to jest tak, taki okres, że były pierogi, były ryby, znaczy ryba jako śledź, to też jest ryba, no bo to taki powszechna wtedy była ryba śledź. Jakieś słodkowodne ryby też, bo ojciec się tym trochę zajmował. No ale tak, moja mama bardzo lubiła śledzie i robiła z nimi różne, przeróżne rzeczy, a poza pierogami, bo była mistrzynią w tych sprawach. Ojciec za to w kapuście się lubował, także i były kapustę, grzyby i te wszystkie rzeczy, które do dzisiaj faktycznie
funkcjonują. Nie pamiętam, żebyśmy karpia jedli kiedyś, ale poza czasami już bliższymi. Czy jest taki prezent z dzieciństwa, który pan do dzisiaj pamięta? Ja mam taką swoją zabawkę, taką lokomotywkę, która się odbijała i zmieniała. To pamiętam, był produkt japoński, to na lata 70. był w ogóle szok. A wtedy te lata państwa 50. W 50. latach niemodne były trochę prezenty takie, przynajmniej chodzi o status materialny rodziny, w tym sensie niemodne, a prezenty takie pod choinką. Wiem, że prezenty wszyscy dostawaliśmy oczywiście, ale w przedszkolu. No było takie, był jeden Mikołaj dla wszystkich dzieci, wór prezentów, każdy dostawał tam jakiś prezent. I to pamiętam, że Mikołaj to był tylko w przedszkolu. W domu nie było takich rzeczy, także to... Czy dostał pan kiedyś pistolet, strzelbę, co później spowodowało, że w pańskim życiu okazało się, że to był wymowny symbol? To znaczy tak, kiedyś ojciec kupił wiatrówkę, ale ja już chyba należałem do koła Ligi Przyjaciół Żołnierza w Zielonej Górze, gdzie rozpoczynałem w ogóle zabawę ze sportem strzeleckim. To strasznie dawne czasy, to już 61 rok, 1961 rok. I miałem wiatrówkę w domu, dopóki nie zrobiłem głupstwa i jakiegoś ptaszka tam nie poczęstowałem ołowiem i została po prostu zabrana przez funkcjonariusza, który przyszedł zrobić porządek z tym wszystkim i zabrał tą wiatrówkę. Także tak, taki był początek, ale generalnie zaczynałem w Lidze Przyjaciół Żołnierza w Zielonej Górze w pierwszej klasie licealnej. No i tak się to potoczyło. To. O tym, jaka była ta pańska kariera sportowa, powiemy już jutro podczas spaceru. Na koniec tylko chciałem zapytać o te świąteczne zwyczaje dzisiaj u pana. Czy, jak to wygląda? Czy to się do pana zjeżdża rodzina? Czy to jest trochę inaczej? Czy coś zostało przeniesione z tego domu rodzinnego? Tak teraz wyrywając pana właśnie dzisiaj z przedświątecznego stołu. No, ja już tak, to znaczy gdyby tak patrzeć na te zwyczaje świąteczne, to musiałbym je podzielić na czas dziecinny, to jest do matury, powiedzmy, w Zielonej Górze, bo po maturze wyjechałem z Zielonej Góry już na stałe. Potem się ze 3 lata tułałem po różnych szczelnicach, aż w końcu tutaj w 69 roku wylądowałem w Opolu i to jest następny czas, jest bardziej związany tu ze Śląskiem, z tradycjami śląskimi. Rodzina mojej żony, Ślązacy, rdzenni, że tak powiem. Więc te tradycje świąteczne już były inne. Tak, inne, trochę inne. Wiele rzeczy się tam... Makówki pan zajada? Nie lubię. Nie lubię. Ale no, to wszystko było, oczywiście to wszystko było. Pojawił się oczywiście karp i ja jestem specjalistą od przyrządzania karpia, chociaż czasy się zmieniają tak, że dzisiaj to jest tylko spotkanie rodzinne, czy wigilię, czy ponieważ rodzinę mam rozrzuconą trochę, więc tak nie wiem gdzie, kiedy człowiek się na święta z rodziną spotka, czy przy stole wigilijnym, czy przy... w pierwszy czy drugi dzień świąt, ale to są takie raczej spotkania już rodzinne. Wnuki mam, więc już 18, 15, 12, więc to już jest zupełnie inny świat. Oni inaczej patrzą na święta. Ale nie kupił im pan prezentów w postaci karabinu, pistoletu, wiatrówki? Nie, nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Dzisiaj to trochę niemodne. A o tym, co modne i co w świecie strzeleckim i jak wyglądał świat strzelecki drugiej połowy XX wieku, właśnie w latach 60. i 70., opowiemy z naszym mistrzem już jutro podczas drugiego naszego spotkania, więc my już zaczynamy nasz spacer, a jutro będziemy spacerować wraz z państwem.